początek, zapraszam naszych najmłodszych gości, artystów z przedszkola numer 1 samorządowego w Brzozowie. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze raz, że nasze spotkanie rozpoczął zespół taneczno-wokalny dzieci z przedszkola
samorządowego numer 1 w Brzozowie pod kierunkiem pani dyrektor Małgorzaty Soboty. Bardzo jeszcze raz proszę brawa. Gratuluję. Drodzy Państwo, spotykamy się w okresie karnawału. Więc chciałem Państwa bardzo szczególnie powitać i serdecznie na pierwszym integracyjnym balu karnawałowym w placówce dziennego domu pobytu w Brzozowie. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Myślę, że brawa dla wszystkich. Witam zaproszonych gości. Witam pana burmistrza Brzozowa, pana Szymona Szwabińskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam pana prezesa z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Bardzo serdecznie witam. Proszę bardzo. Witam panią prezes z Polskiego Związku Niewidomych. Witam sąsiadów. Widziałem tutaj znajome twarze sąsiedztwa naszego tutaj wokół naszej placówki. Bardzo serdecznie witam. Witam państwa sokalskich. Witam państwa dąbrowskich. Witam przedstawicieli mediów. Witam uczestników dziennego pobytu domu w Rakowej i w Brzozowie. Witam moją żonę. Witam, a zarazem panią dyrektor Jolantę Leń, bez której nie odbyłoby się to spotkanie. Brawo. W tym miejscu już chciałem z góry podziękować za trud przygotowania. Dziękuję bardzo. W tej chwili życzę Państwu miłej zabawy i równie miłego popołudnia. A teraz zapraszam naszych artystów z przedszkola, którzy w drugiej części pokażą nam właśnie parę utworów tanecznych, a później wokalnych. Zapraszam bardzo. In the ring.
Ma bardzo gorąco. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj... Słychać? Słychać. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj u Państwa gościć. Powiem tak, może trochę tak żartobliwie. Jest Państwa bardzo dużo. No, życzyłbym sobie takiej frekwencji w szkołach, ale bardzo się cieszę, że możemy się tutaj wspólnie spotykać. I myślę, że takie imprezy powinny być kontynuowane takie imprezy powinny być kontynuowane. My na pewno będziemy je kontynuować. Cieszę się również i bardzo serdecznie chciałem podziękować tutaj pani dyrektor, pani Leń. Z tego względu, że ona jest tutaj tą inicjatorką. No i powiem tak szczerze, również bardzo cieszę się, że takie osoby w naszej gminie są i że możemy tutaj na nich liczyć, na ich pomoc, a my ze strony Urzędu Miasta również będziemy chcieli tutaj pomagać i takie deklaracje też już teraz składam. Nie przedłużając, proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że tutaj no, ten stan rzeczy się zmienia. No, dawniej osoby starsze rzeczywiście może były gdzieś zamknięte w swoich domach, dzisiaj wychodzą. Tutaj jest też, jak popatrzymy, świetna współpraca z przedszkolem samorządowym, że Państwo jesteście otwarci, że chcecie się spotykać. To jest naprawdę bardzo ważne i bardzo się cieszę, że jeszcze raz to podkreślę, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu burmistrzowi za obietnicę. Trzymamy go za słowo. Dziękuję bardzo. A teraz oddaję mikrofon panu prezesowi Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów. I myślę, że będzie to wspaniała zabawa. Chciałem przede wszystkim na początku serdecznie podziękować organizatorom, którzy zaprosili nas na to spotkanie. Prawie całe nasze koło tutaj obecne. Prawie nie wszyscy mogli przyjść, ale większość przyszła. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Brawo dla nas! Chciałem Państwu powiedzieć, że rok temu o takim czasie miałem sen. Państwo starsi znają, skąd to jest. Otóż śniło mi się, że za pięknej chmury wyłonił się starszy gość i tak zwrócił się do mnie z tymi słowami. Synu, ty jeszcze tego nie wiesz, ale ja ci to przekażę. Otóż na Brzozowie w najbliższym czasie wiele się zmieni. Nastąpią duże zmiany. Powiem ci w sekrecie, że będzie nowy burmistrz. Powiem ci również, że z jego inicjatywy i z inicjatywy pozostałych organizatorów zaproszeni zostaniecie na zabawę noworoczną. Dlatego myślę, że jesteście kołem bardzo aktywnym. Nie przyjdziecie na tą imprezę tylko zjeść, wypić i potańczyć. Musisz coś wymyślić. Obok się zakręcił, ja się obudziłem, ale zacząłem myśleć. Przyszło mi do głowy, że jeżeli mamy tu przyjść, to muszę w szkole zorganizować jakiś zespół artystyczny, który mógłby z tej okazji tutaj wystąpić. Tak myślałem, z teatrem to nie bardzo, bo ze względu na wiek, mało sztuk, które by byli tylko starsi ludzie. Pomyślałem, że najprostszy to jest kabaret. Bo tak, wzorców mamy dużo, chociażby w naszym Sejmie, w innych tych imprezach. Także wystarczy się głupio ubrać, głupio mówić i już jest kabaret.
Udało mi się zorganizować cztery osoby na początek, które były chętne wystąpić. Mój kolega Piotruś. No mieliśmy taki zespół, zaraz jeszcze w karnawale wystąpiliśmy sobie i na dzisiaj przygotowaliśmy imprezę, która mogłaby tu uświetlić tu dzisiejszą uroczystość. Ale proszę Państwa, pech to pech. Pierwsza przyszła do mnie Kasia. Mówi, wiesz, bo mam taki problem, bo ostatnio po tych występach trochę ludzie mnie zaczęli rozpoznawać. Wiecie, że mam zaproszenie na casting. Znacie Państwo taki serial M jak Miłość, prawda? Mój Kicielowa wygrała wybory na sołtysa. Proponują mi na sprzedawczynią do sklepu w Grabinie. Ja trochę byłem zdziwiony, ale jak mi powiedziała, jaką stawkę dostała, dzienną, większą jak i miesięczna emerytura, no nic nie kupiłem. Musiałem zrezygnować. Niedługo Piotr zawiadomił mnie znów, drugi cios, zawiadomił mi, że też dostał posadę, robi już w tej chwili u ojca Mateusza. Został kościelnym tam. Już zagrał w jednym odcinku. Chodził z tacą, zbierał pieniądze. Dobrze mu to wychodzi, także ma szansę tam pobyć trochę. Zostaliśmy z Misią we dwoje, bo to co my za dużo nie, oboje nie potrafimy, więc w związku z tym zaczęliśmy też pracować nad programem, a ona przychodzi i mówi, słuchaj, wiesz, mam zgłoszenie do castingu do Santowej Miłości. Może się ze mną zabierzesz, tak? Zabrałem się. Pojechaliśmy. Udało się. Przyjęli nas oboje. No, Misia została, ja wróciłem niestety, bo jakiś uprzejmie poinformował, że ja nie jestem wolnym człowiekiem. No, nie będę mówił, ja się Manowska ze mną rozmawiała, bo powiedziała, ty stary głupi, mówi do mnie. No ty, jakby się jakaś idiotka z tobie zakochała i co po tym będzie? Rozwody? No niestety spuściłem głowę i wróciłem. Ale to, co się nauczyłem razem z wszystkimi, to mi zostało w głowie i chciałem niektóre takie fragmenty Państwu przekazać, żeby teraz długo nie zanudzać. Ja mógłbym tak 2 godziny, 3, ale to nie o to chodzi. Chciałem taki na początek zapoznawcze wiersze jeszcze powiedzieć, nim wystąpią młodzi, o nas, ludziach starszych, emerytach. Miliony są nas na tym świecie, w którym liście widzicie przez szkła i każdego nas w dołku gniecie, każdy z nas żgagę ma. Nam nie wolno ogórków i grzybków, nas maleńki zabija miecz. Nam nie wolno niczego za szybko i w ogóle nie wolno nic. Ale choć nam nawala wątrobie, choć nam męczą zastrzyki i kasze, śmiało emeryci, stańmy na głowie. Ziemia młodych, lecz niebo jest nasze. My podobnie jesteśmy duchą i staramy się trzymać. Lecz czas we śnie odpadnie nam ucho, albo noga, lub inna rzecz. Czasem w mózgu zaśpiewa ptaszynka i króliczek podskoczy hopsiu. Czasem nawet zaszkodzi nam szynka i już koniec. I astry na grób. Ale choć nam nawala wątrobie, choć nas męczą zastrzyki i kasze, śmiało emeryci, stańmy na głowie. Ziemia młodym, lecz niebo jest nasze. Na razie dziękuję. Jeżeli Państwo zechcą, to chętnie jeszcze Wam to zaprezentuję później.
Would be the future's not ours to see.
językiem angielskim. No, dziękujemy serdecznie za zaproszenie i to był ostatni występ naszych przedszkolaków. Do widzenia! Naszym artystom przypominam jeszcze raz z przedszkola samorządowego numer 1 w Brzozowie. I zapraszamy na przyszłą imprezę. Dziękuję bardzo. A teraz w oczekiwaniu na bardzo przyjemny punkt dnia dzisiejszego, obiad. Thank you.
Do tyłu.
przodu. Świetnie, i do tyłu. Do przodu. I do tyłu. Znakomicie. Brawa. A teraz my w drugą stronę, bo spojrzałem w drugą stronę. Ktoś tam jeszcze w tle chodzi? Gosia, proszę, ja tym fartuszku. Jestem wiadereczkiem. Fantastycznie. A, jest kamerzysta. Diabła jeszcze nie widziałem. Diabła jeszcze nie widziałem z wiaderkiem, co prawda. No. Proszę. A to jak się śmignę. Proszę. Zobacz, 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 zobacz. A to dwie kuby. Sezon, sezon pierwszy. Sezon pierwszy. Żywa reklama.
chętnych. Ale ocena tych strojów, nie? Stroje wypadły. No bardzo ładnie, no było trochę tych stroi. Trochę stroi jest. Tak. Panie Kazimierzu, pan jak zwykle ma fajne gotowości. Czy to 12 w nocy, czy 5 rano? Będziemy śpiewać dwa razy każdą zwrotkę. Nie będzie na pogonie i będziecie się możecie. Tak jest. A ile to masz wyłączyć? A potem refren, do refrenu zapraszam wszystkich. Zaraz się Państwo nauczycie tego refrenu. No powie to Aneta, bo dla mnie to jest mało, a to jest dużo. A to jest de facto 4 tygodnie. Oh,
mnie, chodź do mnie, nie chcesz mój się, bo miłość ty mnie kochać zdarza się. Na pomerkę.